Nazywam się Mariusz Ladzikowski i jestem prodziekanem do spraw badań naukowych i rozwoju na tym wydziale. I miło mi jest szczególnie powitać, ponieważ rozpoczynamy letnią edycję wykładów z serii Bliżej Nauki i rozpoczynamy od wykładu pana profesora Krzysztofa Sachy. Pan profesor jest członkiem Zakładu Fizyki Atomowej i jest wybitnym specjalistą od opisu ultrazimnych gazów atomowych, a więc obiektów, które są opisywane przez mechanikę kwantową. A na dzisiejszym wykładzie opowie nam o kryształach, nie tylko, jak rozumiem, zwykłych. Dlatego mamy tytuł Kryształ, nie jedno ma imię. Także Krzysiu, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo. Cicho i bez nagłośnienia lub wykrawa. Dzień dobry Państwu. Będę chciał Państwu opowiedzieć o tym, że kryształ nie jedno ma imię. O czym to będzie? Na początek będzie o tym, co dobrze mniej więcej wszyscy znamy, o takich normalnych kryształach. Ja będę je nazywał kryształami przestrzennymi. Chciałbym Państwu zaprezentować bardzo kilka wybranych własności kryształów i kilka wybranych metod, które używamy do badania kryształów. Ale to będzie tylko wprowadzenie do drugiej części wykładu, a w drugiej części wykładu zastanowimy się, czy może istnieć coś takiego egzotycznego jak kryształ czasowy. Dobrze, no to zacznijmy od kryształów przestrzennych. Kryształy przestrzenne, no każdy z nas ma do czynienia z kryształami przestrzennymi. Jeden z najładniejszych kryształów to oczywiście kryształy diamentu. Myślę, że większość Pani chciałaby mieć w swojej kolekcji biżuterię wysadzaną diamentami. Ale są też trochę tańsze kryształy, na przykład kryształy soli kuchennej. Nawet w szkole uczymy się je hodować z wodnego roztworu soli kuchennej. Ale możemy się zapytać w takim razie, no dobrze, ale co wyróżnia materiały tym, że będziemy je nazywać kryształami? Musimy zajrzeć w głąb tego kryształu i zobaczyć, jaka jest struktura, jak są poukładane atomy. No jeżeli zobaczymy w głąb, zobaczymy w głąb kryształu, to zobaczymy, że te atomy są poukładane w sposób regularny. Tu Państwo mają model kryształu grafitu. Atomy węgla poukładane są w taką regularną sieć, którą nazywamy heksagonalną. To jest model kryształu aluminium. Atomy aluminium są poukładane w taką sieć krystaliczną. To jest model kryształu soli. Atomy chloru i sody są poukładane tak na przemian w tego typu sieć krystaliczna. Tak wygląda sól, bo tym, tak po prostu tym solidnym. Dobrze, ale jeżeli mamy jakieś ciało stałe i chcielibyśmy się zapytać, to dobrze, to ciało stałe to jest kryształ, czy to nie jest kryształ? No to najlepiej, jeżeli rozmiary atomu były tego typu, moglibyśmy się popatrzeć na to naszym gołym okiem. No, ale tak nie jest. Bo atomy rozmieszczone są bardzo blisko siebie, na odległościach rzędu ułamków nanometrów. No i musimy do tego użyć pewnych metod, pewnych narzędzi, które pozwolą nam stwierdzić, czy mamy do czynienia z kryształem, czy nie. I fizycy używają do tego fal elektromagnetycznych. Zróbmy sobie eksperyment. Tutaj przygotowałem taką, z pomocą przygotowałem taką folię. Patrzymy się na tą folię, to ta folia to jest po prostu to, co widzimy, to widzimy tylko coś zamazanego. No ale jak się okazuje, na tej folii niedokładnie przeźroczystej namalowane są pionowe paski, tyle tylko, że ich jest tak dużo, że wychodzi mniej więcej 150 linii na milimetr. I gołym okiem nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy coś się tutaj dzieje ciekawego, regularnego, czy nie. No to w takim razie użyjmy do tego promieniowania elektromagnetycznego, a najlepiej do tego się nadaje promieniowanie laserowe, bo to jest to światło koherentne i pozwala nam zobaczyć, co jest w środku. No dobrze, mam tutaj przygotowany laser, podobną kliszę jak tą, którą miałem w ręce. Teraz jeżeli włączę sobie promieniowanie laserowe, to zobaczymy, że światło jak przechodzi przez tą kliszę, to ono lubi się gromadzić w pewnych wybranych punktach. Innymi słowy, tylko pod wybranymi kątami obserwujemy coś,
coś, co świeci. Za to jest odpowiedzialna, wiemy, w fizyce wiemy, że za to jest odpowiedzialna interferencja. Tylko pod pewnymi kątami następuje wzmocnienie, a pod resztą wygaszenie. Jeżeli teraz wezmę taką drugą kręgę i wstawię ją, ale w kierunku, zorientuję ją prostopadle do tej pierwszej, to zbuduję pewien model kryształu, ale kryształu dwuwymiarowego. I teraz widzimy obraz światła, które przechodzi przez nasz dwuwymiarowy kryształ. I to jest metoda, którą fizycy nauczyli się stosować, aby stwierdzić do tego, czy mamy do czynienia z kryształem, czy nie. Jeżeli widzimy regularny obraz, który nazywamy dyfrakcyjny, to z tego, jak wygląda ten obraz, jesteśmy w stanie odszyfrować, jaka jest struktura tego kryształu, na który świecimy. To jest dwuwymiarowy kryształ. No to teraz zobaczmy, czy ta sama zasada działa, ale jak zbudujemy sobie model trójwymiarowy. Tutaj przygotowaliśmy model kryształu trójwymiarowego. Mamy chyba 6 warstw styropianów, a w każdym styropianie znajdują się regularnie poukładane atomy. Tymi atomami są kulki stalowe. No i teraz próbujmy przeprowadzić bardzo podobny eksperyment, jak ten poprzednio, ale poświecimy na ten kryształ promieniowaniem elektromagnetycznym odpowiednio dobranym do rozmiaru tego kryształu. To będzie promieniowanie mikrofalowe. Muszę uruchomić. To, co tu jest źródło fali elektromagnetycznej, to jest zbudowana soczewka dla tych promieniowania mikrofalowego. Ta soczewka czyni nam wiązkę równoległą. Coś tu się rozprasza na tym krysztale. Może się rozproszyć też w tym kierunku. Tu jest druga soczewka, a tu jest nasze oko, nasz detektor, który nam powie, czy widzimy tego typu maksimum, czy nie. Dobrze, no to musimy to uruchomić. Teraz tak. Jeżeli dotrze do nas silny sygnał mikrofalowy, będziemy to słyszeć, bo ten sygnał jest zamieniany na falę dźwiękową. No ale tak jak widzimy tutaj na tym eksperymencie, w tym przypadku wzmocnienie tylko następuje pod pewnymi kątami. Czyli ja muszę dobrać tak geometrię, żeby kąt padania i kąt, pod którym obserwuję, spełniały odpowiednie relacje. No to spróbujmy. Myślę, że słychać. Tu widzimy maksimum tego typu, co widzą Państwo na ścianie. Jak zmienię warunki, znika. Jeżeli zrobimy ten eksperyment, powtórzymy pod różnej geometrii i zrobimy sobie pełną mapę obrazu dyfrakcyjnego, to bez patrzenia na kryształ jesteśmy w stanie odtworzyć, jaka jest struktura wewnątrz. I to są metody, które stosują fizycy do tego, żeby stwierdzić, czy mamy do czynienia z kryształem, czy też mamy do czynienia z ciałem, które nazywamy ciałem bezpostaciowym. Ciało bezpostaciowe, jak zaglądniemy w strukturę tego ciała, zobaczymy mniej lub bardziej nieregularne rozłożenie atomów. No, przykładami mogą być szkło, tworzywa sztuczne, drewno. Pamiętam, że w latach mojego dzieciństwa bardzo modne były naczynia wykonane z takiego szkła ołowiowego. Powszechnie były nazywane kryształami, ale to szkło ołowiowe to de facto nie ma nic wspólnego z regularną strukturą krystaliczną. Dobra. Czyli teraz tak, dowiedzieliśmy się o tym, że jakich metod użyć, aby stwierdzić, czy dany materiał ma strukturę krystaliczną, czy nie. Czy jest bezpostaciowy, tak zwany amorficzny. No i teraz, to są dwie metody, więcej metod nie będzie, ale teraz spróbujmy zobaczyć, że zastanowić się, jakie mogą być, że chciałbym Państwu powiedzieć, że kryształy mogą mieć bardzo różne własności. No w szczególności możemy się zastanowić nad tym, czy kryształy przewodzą prąd elektryczny, czy nie. No są różne kryształy, niektóre tak, niektóre nie. I teraz, na czym polega przepływ prądu elektrycznego? Ano na tym polega, że jeżeli wezmę sobie, że w kryształach niekoniecznie elektrony są związane ściśle z atomami. One się często lubią wspólnie. Są, w zasadzie mogą się dosyć swobodnie poruszać. W dobrym przewodniku całkiem dobrze się poruszają. Teraz,
Niestety, jeżeli na drodze taki poruszający, jeżeli wzbudzimy prąd elektryczny, to w wyniku drgania termicznych elektron poruszający się w takiej sieci krystalicznej napotyka na drgania sieci. A to powoduje, że jego ruch nie jest już swobodny i efektem tego jest istnienie oporu elektrycznego. No i przykładem oporu elektrycznego, jak wygląda, co może robić opór elektryczny, oczywiście Państwo też dobrze wiedzą z życia codziennego i z lekcji fizyki, no ale przepływ prądu przez materiał, który wykazuje opór elektryczny, powoduje rozgrzanie tego materiału. No i tutaj przeprowadzimy sobie taki eksperyment. Przepuszczamy prąd elektryczny przez przewodnik. Państwo może tego dobrze nie widzą, ale zaraz zobaczą. Coś zaczyna się świecić. No to troszeczkę podkręćmy. Jeszcze mało. Jeszcze wróćmy do tego. No zepsuło. Przepływ prądu elektrycznego wywołuje rozgrzanie materiału, no aż do tego dostatnie, że może nastąpić zniszczenie. Ten opór elektryczny jest nam bardzo potrzebny często. Nie mielibyśmy w domu elektrycznych piekarników, gdyby nie było oporu elektrycznego, nie istniał opór elektryczny. Teraz, ale czasami dobrze by było, żeby tego oporu elektrycznego nie było. Chcielibyśmy mieć takie materiały, które wykazują zerowy opór elektryczny. One by się nam bardzo przydały. No dlaczego? Dlatego, że moglibyśmy przesyłać energię elektryczną bez strat. Moglibyśmy budować bardzo silne magnesy, wytwarzające bardzo silne pola magnetyczne, które możemy użyć bardzo w różnych zastosowaniach. No to teraz przeprowadzimy sobie pewien eksperyment. No muszę tutaj z powodu dydaktycznych użyć okularów. To, co tutaj mamy, to mamy tak. Zacznijmy od tego, że sobie tutaj uzupełnię coś. Teraz Państwu to opiszę. Dobrze, mamy. Aha, powinienem to włączyć, żeby Państwo też mogli to widzieć. To, co tutaj się znajduje, to jest po prostu taki zwykły magnes. Dosyć silny, ale przygotowany zwykły magnes. Teraz tak. A tutaj mamy pewien materiał, który na razie zachowuje się nieciekawie, ale to jest materiał, który w niskich temperaturach wykazuje własności nadprzewodzące. Ale żeby osiągnąć niskie temperatury, to musimy oczywiście ten materiał schłodzić. I używamy do tego ciekłego azotu. Ciekły azot minus około minus 200 stopni Celsjusza. Teraz to, co zrobimy, to wrzucimy ten materiał do... On zaczyna wrzeć, bo dla niego temperatura pokojowa to jest już powyżej temperatury wrzenia. I no, musimy chwilę zaczekać. Ciekły azot, tak jak powiedziałem Państwu, to jest minus 200 stopni Celsjusza. I co ciekawe, ciekły azot pierwszy raz skroplono tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zrobili to Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski pod koniec XIX wieku. To jest powszechnie używany w eksperymentach różnego rodzaju. Dobrze, czyli teraz tu czekamy jeszcze, żeby nam materiał wrzucony się schłodził. Mamy troszkę czasu. Ja się zastanawiam, czy tu jest 200 minus 200, czy ja mogę wsadzić tutaj palca. Teraz spróbuję. Udało się. Ale proszę tego nie robić dłużej niż przez chwilkę. A dlaczego mi się udało? A udało mi się dokładnie z tego samego powodu, z jakiego, jeżeli zgrzejemy mocno patelnię i wrzucimy tam krople wody, to ona nie od razu wypaluje, jakbyśmy się spodziewali przy takiej wysokiej temperaturze, tylko zaczyna biegać szybko po patelni. Dlatego, że parowanie z powierzchni jest tak szybkie, że ta para izoluje krople od rozgrzanej patelni. I tak samo tutaj, ja wsadzając palca, ciekły azot zaczął wrzeć wokół mojego palca i przez to nastąpiła izolacja. Tu już powoli zaczyna nam dochodzić do odpowiedniej temperatury. Tu jeszcze sobie może być zupełnie. No dobrze, spróbujmy. Państwo
Państwo widzieli, jak zachowywał się ten materiał, jak byłby w temperaturze pokojowej, to teraz spróbujmy to samo zrobić, ale... Co się stało? Wzbudziliśmy w tym materiale tak prądy, które nie zanikają i które wytwarzają pole magnetyczne i oddziaływanie tego pola magnetycznego z polem magnesu powoduje, że ciało lewituje. To jest oczywiście tylko taki bardzo, można powiedzieć, spektakularny przykład, jak zachowuje się nadprzewodnik, ale nadprzewodniki używamy do tego, żeby można było posiadać materiały, które nie wykazują oporu elektrycznego. No to teraz jeszcze tutaj mamy jeden eksperyment. Też schłodziliśmy materiał nadprzewodzący i przygotowaliśmy ten materiał nadprzewodzący na takich torach z magnesu. No i przygotowałem, ops, nie zepsuło się. W dobrych warunkach to jeszcze, tak, to jest nic innego, na podobnej zasadzie działają kolejki, które poruszają się, unoszą się nad torami, poruszają się bez starcia. Taką można się przyjechać na przykład w Szanghaju. Dobrze. To jest w zasadzie chyba tyle, jeśli chodzi o eksperymenty. I to, co tu sobie wyłączymy, żeby nam nie przeszkadzało. I teraz tak. Czyli z tej pierwszej części chciałbym, żeby Państwo zapamiętali. Z tej pierwszej części wyłączyć. Z tej pierwszej części, co dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że są różne metody badania i dowiedzieliśmy się, że kryształy mogą mieć różne własności. I teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili, bo to jest druga część, czy mogą istnieć po pierwsze kryształy czasowe, a po drugie nawet jeżeli istnieją, to czy można z tymi kryształami czasowymi robić podobne rzeczy jak z kryształami przestrzennymi? Może możliwe jest na przewodnictwo w czasie, opór elektryczny w czasie, izolator w czasie, różne rzeczy. Dobra, no i teraz, ale co to będzie ten, co będziemy nazywać kryształem? Aha, co się okaże? To, proszę Państwa, to zupełnie przypadkowo dzisiejszy wykład no, idealnie pasował się czasowo. Po pierwsze, miesiąc temu Państwo mogli w przekazach medialnych przeczytać o tym, że fizycy stworzyli dyskretne kryształy czasowe. A co ciekawe, my jesteśmy dzień przed oficjalną publikacją badań eksperymentalnych w prestiżowym tygodniku czasopiśmie naukowym Nature. Pokażą się jutro albo pojutrze, pokażą się dwa artykuły, które raportują eksperymentalne wyniki dotyczące kryształu czasowego. Ja troszeczkę opowiem o tym. No to dobrze, kryształy czasowe, ale jak? Ja zdefiniujemy sobie, bo musimy powiedzieć, co będziemy nazywać kryształem czasowym. Zacznijmy od tego, że znowu dobrze jest zacząć od jednego kryształu przestrzennego. Co to jest kryształ przestrzenny? Jeżeli weźmiemy sobie garść atomów i te atomy oddziaływują i one oddziaływują odpowiednio, to może w pewnym momencie nastąpić samoorganizacja atomów i one utworzą regularną sieć krystaliczną. I jednym słowem, jak się w danej chwili popatrzymy na kryształ, to zobaczymy periodyczne rozłożenie atomu. No to teraz pytanie jest, czy podobna samoorganizacja może nastąpić, ale w czasie. Co, bierzemy garść atomów i następuje tam specyficzne oddziaływanie między tymi atomami, prowadzące do tego, że układ sam zorganizuje się w czasie i zaczyna się periodycznie poruszać. Czyli jeżeli ustawimy sobie detektor w danym punkcie w przestrzeni, to wtedy zobaczymy, że nasz samozorganizowany układ atomu zaczyna powracać periodycznie w to położenie, gdzie stoi detektor. Spontaniczna samoorganizacja układów jego ciał będziemy nazywać kryształem czasowym. Dobrze, no to teraz tak. Do tego przejdziemy. To chciałbym wyjaśnić Państwu, że ideę kryształów czasowych wyjaśnimy sobie na pewnym modelu,
To już możemy składać. Dobra, zacznijmy, zanim dojdziemy do kryształu czasowego, zacznijmy od prostego układu. I bierzemy sobie kulkę. Jeżeli spuścimy tą kulkę na pewne twarde podłoże, to spodziewamy się, że ta kulka będzie po prostu odbijać się od tego podłoża, dopóki nie utraci energii na przystanie. I teraz tak, jeżeli puszczę kulkę z małej wysokości, to widzimy, że okres drgania, czyli czas, kiedy ona powraca z powrotem w początkowe położenie, jest dosyć krótki. Jeżeli zrobię to z dużej wysokości, no to może się zgubić, ale muszę sobie porównać. O, okres ruchu wydłuża się. Dobra, to jest prosty model. No teraz zastanówmy się, co by się stało, jakbyśmy puścili tą kulkę, ale podłoże zaczęłoby nam oscylować. No to możemy znowu sobie przeprowadzić eksperyment. To mam taki eksperyment. No, jeżeli dobiorę odpowiednią wysokość i dobiorę do odpowiednio ruch, oscylację podłoża, no to jestem spokojnie w stanie w zasadzie obserwować podobny ruch, jak w przypadku tego, kiedy podłoże nie oscylowało. No dobra, ale teraz spróbujmy, jakbym zaczął machać szybciej niż potrzeba, no to trudno, to Państwo mogą, ja tego nie zademonstruję niestety, ale Państwo mogą sobie wyobrazić, że ja byłbym w stanie odbijać na zmianę dwoma pungami. I tak dalej. To oczywiście mi nie wychodzi. Ale myślę, że wierzą mi Państwo, że odpowiednio sprawny tenisista stołowy jest w stanie odbijać na zmianę dwoma pungami. To jest prosty model klasyczny, ale de facto efekt prowadzący do samoorganizacji w czasie będzie oparty dokładnie na tym. Tyle tylko, że zamienimy pewne rzeczy. Co zrobimy? Zamienimy ping-pongi na atomy. Tego typu eksperymenty można przygotować. Można przygotować oscylujące lustro dla atomów, jeżeli te atomy są odpowiednio schłodzone. No i wyobraźmy sobie, że przygotowaliśmy tak oscylujące podłoże i tak wybraliśmy początkowe położenie dwóch chmur atomowych, że one się poruszają na takiej periodycznej orbicie i na zmiany są odbijane przez oscylujące podłoże. Założymy sobie jeszcze, że te chmury są na tyle rzadkie, że jak się mijają, to się nic nie dzieje, nie ma oddziaływania. Innym słowem, wyłączamy oddziaływanie. Jeżeli nie ma oddziaływania, to w zasadzie sytuacja jest bardzo podobna do tego, co ja Państwu tutaj przed chwilą przedstawiłem. No to dobra, to teraz spróbujmy trochę zagęścić te chmury, albo innymi słowy, włączyć oddziaływania między nimi. I załóżmy, że te oddziaływania są przyciągające, że atomy się lubią przyciągać. No i proszę Państwa, jeżeli te oddziaływania przekroczą pewną krytyczną wartość, to się dzieje, pojawia rzecz w pewnym sensie zadziwiająca, bo... Aha, do tego jeszcze jedną rzecz potrzebujemy. Potrzebujemy to, co było tutaj, to była mechanika klasyczna, żeby zaobserwować efekt samoporządkowania się w czasie, potrzebujemy mechaniki kwantowej. I te nieprzypadkowo to są atomy, a nie ping-pongi. Mamy oddziaływanie, mamy mechanikę kwantową i zaczynamy podkręcać oddziaływanie. Dzieje się rzecz zadziwiająca, bo tworzy się bardzo specyficzny stan kwantowy tego układu. Tak specyficzny, że jest bardzo czuły na dowolne zaburzenie. Co to znaczy czuły na zaburzenie? Że wystarczy popatrzeć się na jeden atom, no, nie możemy się popatrzeć gołym okiem, ale wyślemy foton i foton się rozproszy na jednym atomie. I to nieskończenie słabe zaburzenie powoduje, że układ się przeorganizowuje w czasie. Co się dzieje? Jedna chmura znika. Jeżeli byśmy się popatrzyli na tą drugą chmurę, to by to co jest wyżej, znikło. Jednym słowem. Dla specjalistów, jeżeli włączyliśmy trochę silne oddziaływania, tworzy się tak zwany kod Schrödingera. Wystarczy tylko lekko zaburzyć układ i z tego kota Schrödingera robi się albo żywy, albo martwy. Jednym słowem, albo pozostaje nam jedna chmura na górze, albo na dole. I teraz proszę zauważyć, w początkowej sytuacji, jeżeli postawilibyśmy powiedzmy detektor w tym miejscu, to zauważylibyśmy, że w to miejsce najpierw jedna chmura przybywa, potem się zmienia, druga chmura przybywa. Zauważylibyśmy,
że obserwujemy ruch periodyczny, ale z okresem, który jest równy okresowi oscylacji podłoża. Jeżeli nastąpiło spontaniczne przeorganizowanie, jedna chmura zniknęła, to zauważmy, że ta chmura oczywiście dalej będzie periodycznie powracać, ale ona będzie powracać z okresem dwa razy dłuższe. Oddziaływania między atomami spowodowały przeorganizowanie układu w ewolucji czasowej. I to jest element, można powiedzieć, pierwszy element, który potrzebujemy do tego, żeby stworzyć takie już prawdziwe kryształy czasowe. Te kryształy, ten efekt, który tutaj Państwo obserwują, został nazwany dyskretnymi kryształami czasowymi. Dyskretnymi dlatego, że układ się przeorganizowuje w pewnym sensie dyskretnie. Z ruchu z okresem T na ruch z okresem dwa razy dłuższy. Dobrze? I teraz tak. I co właśnie? I teraz to jest model. I tego typu efekt został zaobserwowany w eksperymentach, o których Państwu wspominałem na początku. Jutro będzie oficjalne ogłoszenie tego eksperymentu. Jak wyglądał ten eksperyment? W tym eksperymencie nie było atomów, które odbijały się od podłoża, tylko przygotowano troszeczkę inny układ. Przygotowano układ. Niektórzy Państwa na pewno wiedzą, że w atomach są elektrony, te elektrony mają spin, takie momenty magnetyczne. Jednym słowem, z atomami można związać pewien wektor, pewną strzałkę. I teraz tego typu eksperymenty przygotowano w ten sposób, że powiedzmy bierzemy jeden atom, mamy pewną orientację tej strzałki i następnie zmieniano kierunek tej, periodycznie zmieniano kierunek tej strzałki na przeciwny. Ale nie dokładnie na przeciwny, tylko zmieniono tak prawie na przeciwny, troszeczkę brakuje. Potem następne oddziaływanie znowu zmieniło, trochę znowu więcej brakuje, znowu więcej brakuje i tak dalej. Jeżeli atomy nie oddziaływały między sobą, to takie napędzanie układu atomowego powodowało, że obserwowaliśmy de facto dudnienie. Jakby Państwo się zastanowili, no to i zastanawiamy się, ile jest tego wektora w kierunku pionowym, no to jest w trakcie ewolucji jest coraz mniej, no bo nie nadążamy, ale po pewnym czasie znowu powróci, znowu będzie trafiał w położenie pionowe. Po prostu obserwowano zwykłe dudnienie, które myślę, że nawet te fizyki Państwa nie. Ale co się działo, jeżeli te atomy zaczęły oddziaływać? Jeżeli te atomy zaczynały oddziaływać, okazało się, że pojawia się samoporządkowany w czasie. Mimo tego, że my obracamy nie do końca jak trzeba, to układ się sam zaczyna obracać tak jak trzeba. Dokładnie zmienia kierunek za każdym okresem na przeciwny. To jest w danych eksperymentalnych, no nie chcę wchodzić w szczegóły, to są dane eksperymentalne, ale jednym słowem, co się stało? Oddziaływanie między atomami, oddziaływanie między cząstkami w układzie wielu ciał spowodowało, że układ się przeorganizował w ewolucji czasowej. I to jest efekt, który potrzebujemy do tego, żeby mieć do czynienia z kryształem czasowym. Tak jak mówię, to jest dosyć troszeczkę prostsza sytuacja niż ta, którą mamy w kryształach przestrzennych, ale pierwszy etap został pokonany. W eksperymencie fizycy zrealizowali, zaobserwowali samoorganizację układu wielu ciał w czasie. No to teraz pozostaje, w takim razie pozostaje pytanie, no dobrze, jeżeli jest tak dobrze, to może już jesteśmy prawie na drodze do pełnych kryształów czasowych, to w ostatniej części zastanówmy się nad modelowaniem kryształów czasowych. Jednym słowem chcielibyśmy zobaczyć, czy w takich kryształach czasowych możemy zaobserwować efekty, które znamy z fizyki ciała starych. Na przykład pewien izolator. No i teraz musimy sobie też, żeby powiedzieć, jak modelować kryształy czasowe, to musimy sobie przypomnieć też, jak my modelujemy kryształy przestrzenne. Kryształy przestrzenne, jeżeli mamy jakiś kryształ, no to oczywiście możemy się zastanawiać, jak ten kryształ powstał, jak nastąpiła samoorganizacja w przestrzeni. Ale jak on już powstał, to my byśmy chcieli badać jego własności.
Może na przykład przykładowo, jak elektrony poruszają się w tym kryształie, jakie jest przewodnictwo, czy jest na przewodnictwo, czy nie. I do tego celu wcale nie musimy się zajmować, jak ten kryształ został zorganizowany, jak on powstał. Możemy założyć, że elektron, który porusza się w tym kryształe, on widzi już dobrze ustawiony regularnie atom i będziemy analizować własności tego elektronu w tej raz na zawsze ustalonej sieci krystalicznej. Czyli jednym słowem możemy się ograniczyć do czegoś takiego, że założymy model, w którym elektron porusza się w przestrzeni i obserwuje periodyczne zmiany energii potencjalnej. I to jest model, który powszechnie używamy w fizyce ciała stałego. De facto w fizyce ciała stałego od tego zaczynamy, bo proces formowania, kwantowego formowania kryształu czasowo-przestrzennego jest bardzo rzadko rozważany. No i od tego startuje nasz model. Resztę to jest zadanie fizyków, teoretyków z dziedziny fizyki ciała stałego. No to teraz, jeżeli teraz chcemy przerzucić się do kryształów czasowych, to odpowiednikiem układów, które są periodyczne w przestrzeni, są układy, które są periodycznie napędzane. Czyli weźmiemy sobie układ, na którego działa siła zmieniająca się periodycznie w czasie. I teraz okazuje się, że tego typu układy, nie wszystkie, ale można znaleźć układy, w którym zachowaniu możemy zaobserwować podobne własności, które znamy w fizyce ciała stałego. Zachowanie typowo krystaliczne, tyle tylko, że tym razem to będzie zachowanie w domenie czasu, a nie w przestrzeni. Dobra, to teraz co mamy? Tu mamy to jeszcze zanim się przerzucimy. No to wróćmy do naszego modelu. Mamy model, mamy regularny, odbijamy sobie piłeczkę, a teraz wyobraźmy sobie, że zaczyna mi drżeć ręka. Jak zaczyna mi drżeć ręka, to prawdopodobnie to, co się stanie, to ta piłeczka mi spadnie i nie będę w stanie jej utrzymać. Czyli jeżeli dorzucę tutaj takie fluktuacje w czasie, nieporządek w czasie, no to nie jestem w stanie utrzymać piłeczki nie jestem w stanie odbijać dosyć długo piłeczki. Ona się w ogóle odleci. Jeżeli włączymy mechanikę kwantową, to się okazuje, że nie jest tak źle, bo mogę być bardzo, bardzo słabym tenisistą, a mechanika kwantowa mi pomoże. Bo okazuje się, że w tej chwili pojawia się efekt, który jest znany dobrze w fizyce ciała stałego, bo pojawia się tak zwana lokalizacja Andersona. Na czym ona polega? Weźmy sobie prostszy kryształ, taki jednowymiarowy. Mamy periodycznie rozłożone atomy na pierścienie. Jeżeli rozważasz sobie elektron, który się porusza w takim kryształe, no to jeżeli mamy przewodnik, to ten elektron jest w stanie sobie swobodnie poruszać się między atomami i nic się nie dzieje. No ale teraz wprowadźmy sobie do tego układu trochę nieporządku. Niestety to jest przyklejone, ale ja bym chciał... Nie wiem, ale powiedzmy, że zacznę, poprzesuwam trochę każdy z naszych atomów. Czyli przestanie on już być takim periodycznym układem, ale będą te atomy ułożone prawie periodycznie plus nieporządek, trochę nieporządek. I co się okazuje? Okazuje się, że jeżeli w takim kryształe z nieporządkiem zaczyna się poruszać elektron, to on przestaje się poruszać jak cząstka swobodna i się lokalizuje. Jest to efekt odkryty przez Filipa Andersona w latach 50. Za ten efekt oczywiście, dostał nagrodę Nobla w latach 70. Zresztą, proszę Państwa, te rzeczy, które ja Państwu tutaj opowiadałem, to badania związane z kryształami przestrzennymi, one są, historia badań jest usiana nagrodami Nobla. No w zasadzie to, co Państwu tutaj prezentowałem, to było kiedyś nagrody Nobla. No i teraz, czyli tutaj, jeszcze raz powtórzę, jeżeli mamy kryształ przestrzenny, wprowadzamy nieporządek, elektron przestaje się poruszać, jak jest duży nieporządek, tylko się lokalizuje i powstaje izolator. Proszę Państwa, to samo dzieje się, jak ja zaczynam poruszać w sposób trochę chaotyczny rakietką. Jak włączymy mechanikę kwantową, to okazuje się, że nasza piłeczka nie spadnie nam z orbity,
tylko dobrze się zlokalizuje i będę po prostu dalej jeść chwileczkę. To jest między innymi w zasadzie ilustracja tego, co przed chwilą Państwu powiedziałem. Jeżeli mamy kryształ przestrzenny, jakby była regularna sieć krystaliczna, to wtedy nic by się nie działo, nie było, elektron mógłby się poruszać swobodnie, ale to trochę jest pokrzywione, było na nieporządku i ten elektron zaczyna się, on się zlokalizuje, przestaje się poruszać. Proszę Państwa, to samo będzie w domenie czasu. Jeżeli ja do periodycznie napędzanego układu dorzucę nieporządek w czasie, to okazuje się, że zaobserwuję lokalizację, ale w domenie czasu. Proszę Państwa, to jest w zasadzie, no chyba szybko mi poszło, myślałem, że gdzieś na miejscu, no. To jest w zasadzie tyle. Chciałem jeszcze powiedzieć Państwu, że tak, może troszkę historii kryształów czasowych. Kryształy czasowe zostały zaproponowane w 2012 roku przez dwie grupy, znaczy w zasadzie tak, jednym z autorów był Frank Liczek, laureat Nagrody Nobla, nie za kryształy czasowe i za coś zupełnie innego. Natomiast druga grupa to była grupa naukowców z Chin. Te dwie grupy zaproponowały, że może istnieć coś takiego jak kryształ czasowy, czyli spontaniczna samoorganizacja układu wielu ciał w czasie. Teraz tak, dobrze, to było 5 lat temu. I tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim od samego początku włączyliśmy się w te badania. Także akurat pojawia się nowa idea i cieszymy się, że mieliśmy już szansę do tego dołączyć od samego początku. Czyli jeszcze chciałem podsumować. Co to jest? Kryształy przestrzenne, to znamy wszyscy dobrze i kryształy przestrzenne wiemy, jak wytwarzać i też wiemy, jak wykorzystywać w praktyce. Jeśli chodzi o kryształy przestrzenne, tak jak powiedziałem, 2012 rok, między innymi Frank Liczek. I co to jest kryształ czasowy? Kryształ czasowy to jest periodyczna, kwantowa samoorganizacja układu wielu ciał. Teraz wspomniałem Państwu, że przeprowadzono pierwsze eksperymenty demonstrujące samoorganizację spontaniczną w czasie. I druga, można powiedzieć, odnoga badań w tym kierunku, to jest modelowanie kryształów czasowych, czyli poszukiwanie układów, które wykazują różne zachowania znane fizyki ciała stałego. I można powiedzieć, że w tej odnodze jesteśmy prekursorami. I to w zasadzie tyle, co chciałem Państwu powiedzieć. Aha,